Walentyna, ciekawe czy na mnie czeka on. Były kwiaty dla Gagarina, a do mnie biegnie rudy ogon. Siema wariacie, siemandero, co tam moja Walentynko? Siema Rudzielcu, sypiemy i lecimy na wykopki, nie? A tu jeszcze raz dla wszystkich, którzy nie widzieli na szorcie. Paczuszka, która przyszła do mnie ze sklepu Poszukiwacz EU. Zapraszam oczywiście serdecznie wszystkich do sklepu Poszukiwacz EU. Ołówki do czyszczenia monet. Konserwo do czyszczenia monet. Tu jakiś fajny mega gadżet. Czapeczki, naklejki, długopisiki. A to wszystko niedługo będzie wasze. Tylko czekam jeszcze na jedną paczkę, żeby odpalić mega zarąbisty konkurs. No tak w ogóle dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Ja się przebieram. Czemu taki humor? Czemu tak nabuzowany? Kochani, słońce wyszło, jest petarda, wyszło słoneczko. Wreszcie lecę na wykopki. Przebieram się, nie marnuję czasu. Miłych walentynek wam życzę. Ale fajnie. Ale fajowo. Banan, kurde, niesamowity, kochani. Stare gospodarstwo. Pogoda przepiękna. Pole jak lotnisko. Rafon, bracie, dziękuję. Dziękuję za taką zarąbistą miejscówę. Zarąbistą, bo już wiem, że jest fajnie, nie? A czy co z tego wyjdzie? No to zobaczymy, zobaczymy w praniu, nie? Ja ruszam. Miłego seansu. Przyszedłeś mi pomóc. Przyszedłeś mi pomóc. Szczęście przynieść. Ale będę miał fajnego towarzysza wykopek. Dobra. No chodź, to lecimy. Lecimy z tym koksem. Tak to ja lubię. Gdzie przejdę 15 metrów i już mam pierwszego fanciora. A pierwszym fanciorem, o, może to nie jest nic szczególnego, chociaż nie, ale ładny guziczek. Całkiem fajowy, kurde, trochę ten. Niewyjściowe rękawiczki mam, nie? Ale guziczek nawet ciekawy, no fajny fant. Jak to mówią, stoi. A jak stoi, to jest dobrze, nie? A jak stoi, to jest dobrze. Proszę bardzo, dwójeczka cesarstwo. Oblepiona, bo trochę to się tu lepi. Ja mówiłem na poprzednim filmie, zobaczcie, to jest taka totalna glimza. Totalna glimza, ale ta dwójeczka ma przepiękną patynę. Przepięknie zapatyniała. Dwa fenolki z cesarstwa niemieckiego, 1876, no, także fajna monetka. Jedna długość pola zrobiona. Jedna długość pola zrobiona, ja mówię na wejściu fajnie jak się zaczyna, nie, od guziolka, za chwilę fenolek, no ale na długości pola, reszta same tubki. No generalnie tubki, nie? Same amelinium. Ale to nic, no przecież dopiero zaczęliśmy, jesteśmy 15 minut, nie? Kochani, ja wam oczywiście chcę przypomnieć, że cały czas trwa promocja na sklepie Zwiadowcy Historii na hasło Czarne Kciuki. Na hasło Czarne Kciuki macie 5% zniżki na sklepie u Zwiadowcy Historii. Także zapraszam serdecznie do Bartka. Ja przerwa na rzut NS-ka i action! Piękny sygnał. Koniec pania. Do dziury. Co to za piękny sygnał nam się trafia? Moja Walentynka! Moja Walentynka! 2 grosze z międzywojnia. No i pięknie. 1927? Czemu to tak nie chcę wyrazić? Tak, 27. Ale piękne 2 grosiki. Pierwsza moja walentynka dzisiaj. Znaczy nie, no już jedna była rano, nie? Oczywiście nie mówię o miłości do ukochanej mojej małżowinki, Urszulki, ale to jest taka wykopkowa walentynka. Sypało, sypało i przestało.
I tak to przeważnie bywa, nie? Że sypie, coś ich sypie, potem przestanie, ale ciągle się nie poddajemy. Wychodzi taki bajer. Chciałem zobaczyć Rottweil. Co to jest za łuska? Jakaś taka myśliwska, ale z napisami. Dobra, widać. Powiem wam szczerze, taki teren, kurde, no stare domy, droga przebiegająca od wsi do wsi, okolica taka, że fajnie, nie? Srebro powinno lecieć za srebrem, no niestety, sami widzicie, muszę sobie przerwę na rzutę Nessa zrobić, bo zrobiłem tak duże koło, tak ogromną ten. Jest godzina za 20:12, jeszcze z półtorej godzinki i będę się zawijał. No ale banan jest, bo wreszcie jest to słońce. Wreszcie można przysiąść na trawce, pochodzić sobie. Pochodzić i to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Tylko można zrobić... Jeden bym powiedział dzień konia, nie? Dzień tupki. Ja już myślałem, że moneta. Ja już naprawdę myślałem, że to jest moneta. Fajny rand wyszedł. No to jest... papiak. To nawet nie jest tupka, to jest tylko papiak. Pięknie to wygląda, nie? Piękny błękit nieba. Pianka montażowa. I ja wam powiem, nigdy nie myślałem, że tak będę się cieszył z kaszubskiej Boratynki, nie? Patrzcie, jeden fenolek Adolfinio. Kaszubska Boratynka. Bez fenola nie wracam, czyli jest fenolek. Jest klasiko. El Clasico nam się trafia. Mogę na spokojnie wracać. Nie, jeszcze na spokojnie nie, ale i tak już dzwoni kochana, szanowna pani małżowinka. Musisz coś załatwić, musisz pilnie załatwić. No, i tak to jest. Jechać na wykopki i głowę mieć gdzieś indziej, nie? A jeszcze tak z pół godziny powalczę. Za to przecież co ma wisieć, nie utonie, nie? Krąglinek jest. I to jest guzik. Ja już widziałem, że to jest guzik, nie? I teraz tylko dajcie, Panie Boże, żeby to nie był pyryl, żeby to był chociaż jakiś taki prusaczek. O, no i mamy. Prusak z koroną. Duży pruski guziczek z koroną. No i petarda. Czekajcie, ja go doczyszczę. No i wreszcie jest to, po co tu przyjechałem. Wreszcie jest znak, że to są pruskie tereny. Jest guzik z pruską koroną. Ten z tych większych, nie ten malutki. Gryfant. Mega fajny, mega cieszy. Halo. Happy Valentine. Ty nie bądź taka tutaj speszona. Głowy w piasek nie chowaj. Jak ja ci mówię Happy Valentine, to Happy Valentine. Co ty tu pilnowałaś, Magda? Co ty tu, Magda, pilnowałaś? Waziko z PRL-u. No co ona mogła pilnować? Tu Rzeczpospolita Polska, ale co to? Nie, grosze. Ojejku. Ty to jesteś zakochanica, wiesz? No i sami zobaczcie. Chodzimy niby, kurczę, za starym budynkiem, totalnie starym. Budynek z XIX wieku, pruska cegła, pruskie mury, stodoła. Powinno sypać, nie? Chociaż nie powiem, no wczoraj Rafon jak przyjechał, to... No właśnie, wyciągnął tu z tego pola takiego pięknego Gdańska. No i jak tu się nie zajarać, jak tu nie przyjechać na to pole, bo... No taki Gdańsk jak wychodzi, to każdemu od razu się ciśnienie podnosi, nie? No ale widocznie to był tylko jemu jedynemu dany. I tyle, nie? Dobra, lecę jeszcze dalej. Chwilka, z 15 minut i mnie nie ma. Chodź, nie szczekaj. Chodź, nie szczekaj. Chodź. Ja widzę, że Ula do ciebie zadzwoniła, nie?
ja nie jadę do domu, to ona do ciebie zadzwoniła, tak? A dobra. Taka pierdołka. I ty zamiast trzymać moją stronę, gdzie tu zaczynałeś ze mną, to teraz co? Chodź, szybko. Wszystko stąd. Tu masz jednego fenolka, to jest druga wojna światowa, nie? To jest Adolfowy. Tu masz Cesarstwo Niemieckie, czyli to jest 1876 rok, nie? Tu masz pruski guzik z koroną. Tu nie wiem, taki ładny ten guziczek jest, bardzo ładny. No to jest piękne, to jest dwa grosze międzywojnie. To jest takie, wiesz, między 1920 a 39, nie? Także to jest naprawdę piękna monetka. Także tyle u ciebie wyszło. A wszystko obecnie światło? Jo, tam szedłem i do góry i tego, także tyle, nie? Ale dziękuję. Lipton. No kurde, po całości. Lipton po całości. Coś jeszcze? No i wiadomo co, nie? Karta. Co? Kartą? No. Proszę. Że on tu bardziej potrzebuje niż ja. No, a że ja lubię moje kochane walentynki lewiatankowe. O, dziękuję. Happy Valentine. Na zdróweczko, walentynki moje. Jezu, proszę bardzo, walentynko bardzo, moja. Dziękuję. No to dajcie mnie tam, co to jest ta promocja, żebym ja te skarpety wygrał w końcu, nie? W Totka nie idzie. Ty też... Dostałeś walentynkę? Merci. A to co? To są sztryfle, jo? Ale to jest 36-40, no przecież ja nie mam takiej małej szpery. No. Może komuś żonie dasz. No dobra. Chyba pan zapalniczkę. Nie, to chcę te skarpetki. Bardzo wygodne, polecam pan. O, no jaka akcja. Wszystko gra? To ja dziękuję. Jak zawsze w Lewiatanie u nas na osiedlu petarda. Dzięki śliczne za prezenty, za walentynki. I zobaczcie, też dostałem walentynkę. Czyli co? Dobro powraca. Stefan, dzisiaj są walentynki, nie tłusty czwartek. Człowieku, ty święta pomyliłeś. Zresztą dla ciebie to jest zawsze tłusty czwartek, nie? Dla ciebie to jest zawsze tłusty czwartek, dobra. Z ogonem z góry zrobiłeś mnie w bambuko, ale masz szczęście, że ja cię kocham, a dzisiaj dzień zakochanych, święto zakochanych. No dobra. Cytując klasyka, było co było, liczy się wypad. Dla mnie wypad petarda, no bo kurde, wreszcie słońce, wreszcie witamina D3, wreszcie piękne, błękitne niebo, cieplutko, plus, tam nawet nie spojrzałem ile na plusie, ale to nieważne, bo jest dużo na plusie. Pochodzone, podreptane, coś tam trafione. Super, mega, mega, mega fajnie, mega fajny dzionek. Teraz czas na świętowanie, czas na celebrowanie święta zakochanych, chociaż jak ja to cały czas mówię, kochać to się trzeba przez cały rok, a nie tylko na 14 Walentego. Także kochani, kochajcie się, bądźcie dla siebie dobrzy. Ja czekam na moją kochaną małżowinkę, bo mam dla niej fajną niespodziankę. Tego już wam nie pokażę na filmie. To, co widzieliście na filmie, to wy ocenicie, czy wam się podobało, czy nie. Jak wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ci, co nie subskrybują, dajcie subskrypcję, włączacie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I co? Do następnego. Nara!